dla mnie wszystko to, co się dzieje, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, jest wszystko co najmniej o pół roku spóźnione. Wszystko ginie w salonach politycznych i w licytacjach między politykami, którzy się obrzucają w mediach inwektywami, a szczególnie obiektem ataków są Niemcy. Pozostawiam to politykom, bo uważam, że te wszystkie licytacje, te przepychanki polityczne być może służą zdobywaniu poklasku elektoratu, ale nie służą to Ukraińcom, bo Ukraińcy nie mają tych zdolności, które oczekiwali, których oczekiwał Żołeński. Wszystko trafia na front z opóźnieniem, a to skutkować będzie tym, że Rosjanie będą stopniowo odzyskiwali na froncie z Ukrainą przewagę, która nie pozwoli Ukraińcom rozbić wojsk rosyjskich i odzyskać terytorium Ukrainy utraconej. A ten impas strategiczny, o którym pan wspomniał na początku, to jest sytuacja, która działa na korzyść jednej i drugiej armii, czy którejś w sposób szczególny? Żadna ze stron nie może zyskać przewagi teraz, ale obie strony dążą do tego, żeby swoje potencjał odbudować. Ukraińcy to czynią i wiem o tym, jeżeli chodzi o przygotowania do kontrofensywy, ale Rosjanie też nie próżnują, też odbudowują swój potencjał obronny, bo oni chcą, żeby Ukraińcy uderzyli. Szczególnie tam na południu, gdzie się Rosjanie perfekcyjnie przygotowali do obrony, moim zdaniem. Jeżeli tam Ukraińcy uderzą, to zostaną rozbici, bo nie mają szans przełamać obronę, która jest nasycona minami w nieprawdopodobnych ilościach. W związku z tym wydaje mi się, że ten impas to polega na tym, że obie strony jeszcze mają około miesiąca, półtora, dwóch na zbudowanie przewagi. I teraz kluczową będzie kwestią, kto będzie pierwszy z tą przewagę miał, ten wykona główne, kluczowe działania. Ale pan stawia raczej na to, że niestety Rosjanie budują, ale mówię w kontekście takim praktycznego przewidywania sytuacji. Znaczy na pewno tak, widać to wyraźnie po działaniach Rosjan, że Rosjanie odbudowują swój potencjał systematycznie i ja jestem przeciwnikiem tego, co niektórzy czynią eksperci, chociaż ja nie jestem ekspertem, jestem żołnierzem, lekceważą Rosjan. Póki armia rosyjska nie opuści terytorium Ukrainy, nie wolno armii rosyjskiej lekceważyć. I teraz jeszcze jedna sprawa, właściwie jeden kamyczek do tego ogródka. Chiny i Rosja podobno prowadzą zaawansowane, tajne rozmowy z Iranem w celu uzupełnienia zapasów kluczowego związku chemicznego używanego do napędzenia rakiet balistycznych. Co to oznacza? Znaczy, że Rosjanie szukają dostawców paliwa lotniczego, rakietowego, bo pewnie im się kończą te zapasy, te zdolności. W związku z tym Iran być może ma takie paliwo rakietowe. Zresztą pani redaktor, przez Morze Kaspijskie idą cały czas dostawy różnego typów amunicji, rakiet z Iranu do Rosji, więc zatem to żadne nowo. Panie generale, czy my znamy tak naprawdę straty w ludziach po jednej i po drugiej stronie po tym ponad roku wojny? Bo na przykład wiemy, że Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej uważa, że w Ukrainie zginęło lub zostało rannych około 110 tysięcy rosyjskich żołnierzy i zarzuca Ministerstwu Obrony Rosji ukrywanie rosyjskich strat na Ukrainie. To też jest przedziwna sytuacja. Najpierw o samych stratach, a później o tym, jak to jest możliwe, że w obecnej sytuacji FSB podaje w wątpliwość statystyki Ministerstwa Obrony. Znaczy generalnie my nie dowiemy się prawdy. Wszyscy Rosjanie kłamią, jeżeli chodzi o straty. Straty są bardzo duże na pewno. Armii rosyjskiej to świadczy. Dla mnie kluczowe jest to, że Rosjanie nie są w stanie przy tych stratach, które do tej pory ponieśli, prowadzić intensywnych działań zaczepnych na szerokim froncie, czyli tej obiecywanej od dawna ofensywy. Prowadzą na kilku kierunkach działania na poziomie operacyjno-taktycznym, ale nie prowadzą dużej ofensywy. Wynika to z tego, że nie mamy potencjału uderzeniowego, który by pozwolił taką ofensywę przeprowadzić. Świadczy to o tym, że straty, jakie ponieśli w wyniku działań, głównie latem, jesieni ubiegłego roku, oni w tej chwili nie są w stanie ich otworzyć tak szybko. Zatem te zdolności, które oczekuję, że będą mieli, oni będą mogli mieć nie wcześniej jak latem bieżącego roku, późnym latem. Ostatnio mówiliśmy o tym, że ze względu na rozmaite okoliczności i te, o których dzisiaj wspominaliśmy, czyli takie zmęczenie materiału opinii publicznej w ogóle w Europie tą wojną, ale także na przykład chociażby ze względu na wybory w Stanach Zjednoczonych i rozpoczynającą się kampanię prezydencką, Ukraina powinna próbować zamknąć tę sprawę do końca tego roku. Czy nastąpiły jakieś nowe okoliczności, które sprawiają, że możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość i właśnie stwierdzić, że jest na to szansa? Nie. Nie. Niestety, moim zdaniem nie. Poza Stanami Zjednoczonymi, oczywiście krajami NATO, które dostarczają broń, amunicję, szkolą żołnierzy ukraińskich,
musiało być zrobione coś na rzeczywiście wielką skalę, ogromną skalę, bo takie na przykład dzisiaj prezydent Biden ogłosił następne dostawy. Łączy się właśnie to z tą ofensywą ukraińską, no właśnie, ale też dostawy trwają zawsze. Wiemy, cały że czas nie jest trwają, tak, że... to jest tylko dla publiczności oczywiście. Przecież my dostarczamy amunicję, sprzęt i tak dalej, te kraje NATO, więc to ten pakiet... Oczywiście on jest słuszny, natomiast czy wystarczający? Myślę, że dla przetrwania tak, natomiast czy dla zwycięstwa? No obawiam się, że jednak nie. Z Rosjanie mają... Wieloletni konflikt nam się szykuje, mówiąc krótko. Może nie, tak, to może, no, może potrwać długo. Albo to, co mówiłem wcześniej, Rosjanie zatrzymają się tam, gdzie zdobyli, umocnią swoje tak zwane granice w tych tak zwanych republikach. Może dojdą do... Coraz więcej podobno głosów wokół Putina się pojawia, że tę operację specjalną, w cudzysłowie, tak to się nazywa przecież w Rosji, powinno się już powolutku kończyć. Móc jeszcze sprzedać ją społeczeństwu jako pewien sukces. No tak, no, oni czekają na taki spektakularny sukces, tu chodzi przede wszystkim o Bachmut. W Bachmucie tak naprawdę broni się, no, ale tylko chyba się stacja, nie zanosi. Stacja kolejowa i wzgórza. Obawiam się jednak, że Bachmut może upaść? Może upaść Bachmut, tak. Oj, to przepraszam, już chciałam kończyć, ale jeszcze dwa słowa na ten temat. No tak, bo... no bo zostaje, jeżeli zdobędą wzgórza tutaj na zachód od stacji kolejowej, czyli od centrum w Bachmucie, no to będą Rosjanie mieli kontrolę nad całym miastem i wtedy Ukraińcy... No to też miasto symbol, bardzo źle może na morale wpłynąć, nie? Dokładnie tak. No, Ukraińcy się tam dzielnie bronią. To tak naprawdę... Też tracą nieprawdopodobną liczbę ludzi zupełnie. Tam to jest tak maszynka, jak to mówią żołnierze, maszynka do mielenia mięsa. No, brzmi strasznie. I obawiam się, że stracą. Że stracą Bachmut. Sami zresztą Ukraińcy oczywiście. Ale to mentalnie tylko coś zmieni, czy pana zdaniem realnie na froncie też? Realnie to tak, oczywiście, że tak. Da możliwość rozwinięcia sił rosyjskich na różne kierunki. Bo Bachmut jak gdyby trzyma to wszystko. I te wzgórza, i cały Bachmut, gdzie jest tam są węzły komunikacyjne. Jeżeli mają nad tym kontrolę Ukraińcy, no to Rosjanie nie mogą przejść na inne kierunki. W momencie zdobycia tego Bachmutu, no mogą rozwinąć swoje działania na innych kierunkach. To teraz reakcja troszkę o Kremlu, porozmawiajmy w kontekście także rozszerzenia NATO o Finlandię. No... zalew po prostu rozmaitych komentarzy ze strony współpracowników bliższych i dalszych Putina. Wypowiedział się Szojgu, wypowiedział się Pieskow, po raz kolejny wróciły straszaki nuklearne. No najdalej chyba poszedł Dmitrij Miedwiediew, który w jakimś szale absolutnym pisze, że trzeba nas wszystkich na Zachodzie wyeliminować jak psy. No to świadczy raczej chyba o takim już braku argumentów ze strony Federacji Rosyjskiej. Oni gonią w piętkę, trochę tak to wygląda. Czy ja zbyt optymistycznie do sprawy podchodzę? To jest, ja bym to nazwała jakimś takim hiperpropagandowym jazgotem, który akurat już w tej sprawie nie jest obliczony na jakąś zmianę w ramach Zachodu, bo nikt się w sprawie Finlandii tym jazgotem już przejmować nie będzie. Natomiast jest obliczony na rynek wewnętrzny po to, żeby podbijać ten bębenek wewnętrznej mobilizacji i wewnętrznego poczucia, które rośnie w Rosji, że Rosja jest oblężoną twierdzą, że Zachód chce Rosję wyeliminować, zniszczyć. To jest takie wyprojektowanie tak naprawdę tego, co Rosja chce zrobić Zachodowi na wewnętrzny rynek i powiedzenie nie, to Zachód chce nas wyeliminować, my o własne przetrwanie walczymy, więc zgadzajcie się, żeby wasi ojcowie, synowie poszli na wojnę, zginęli, kolejni poszli na wojnę, zginęli. W Rosji trwa teraz pobór. Nie mobilizacja, ale przecież pobór do wojska, o którym się wie, że poborowi też idą i są wysyłani na front. I władza potrzebuje, żeby ten pobór po pierwsze się zdarzył, żeby ci poborowi się nie uciekali, tylko poszli do tego wojska i żeby te rodziny jakoś to przyjęły z akceptacją, więc ta propagandowa wewnętrzny jazgot jest cały czas, to jest coraz mocniejsze, to już są po prostu takie skale, cały czas więcej, 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 ostrzej, radykalniej, bardziej. No i niestety to oczywiście czyni z Rosji,
ze społeczeństwa, z atmosfery tam, no jakieś koszmarne miejsce do życia i jakiejś mentalności, która się tam kształtuje, no ale takie są konsekwencje tej wojny. Bardzo się cieszę, że pani redaktor zwróciła uwagę na Chiny, bo my czasem zapominamy, że ten konflikt, ta wojna straszna, która zapoczątkowana przez Rosję toczy się w Ukrainie, ma swój wymiar globalny i sprawy globalne także na efekt tej wojny, przebieg tej wojny wpływają. Otóż mamy do czynienia z narastającą naprawdę ostrą wojną ekonomiczną między Stanami a Chinami. Ta wojna eskaluje. To jest wojna tak naprawdę stawką dla Stanów Zjednoczonych. Jest ich przywództwo zarówno militarne, jak i technologiczne. No te rzeczy są, jak wiadomo, powiązane, jak i ekonomiczne, globalne. I Stany Zjednoczone grają ostro i oczekują w narastającym stopniu od swoich sojuszników, że staną po ich stronie i że będzie ten podział taki nastąpi w coraz wyraźniejszym stopniu. I Unia Europejska jest w niezwykle niewygodnej sytuacji, gdzie z jednej strony nasze bezpieczeństwo absolutnie zależy od parasola amerykańskiego, ale dobrobyt ekonomiczny jednak zależy od tego, że utrzymujemy jako Unia korzystne relacje ze Stanami, a nie stajemy się ich wasalem, to jest za mocno powiedziane, ale powiedzmy w tym kierunku. I odcięcie relacji dzisiaj z Chinami, czy takie mocne odcięcie z Chinami, by wpychało Europę bardziej w ramiona Stanów Zjednoczonych i kraje takie jak Francja, Hiszpania, Niemcy pozbawiałoby bardzo intratnych relacji z Chinami i Polska własnych bilateralnych, takich mocnych kontaktów ekonomicznych z Chinami nie ma, ale przecież nasza gospodarka bardzo zależy od gospodarek innych europejskich, więc my też na tym statku płyniemy. I teraz dlatego ta wizyta jest taka ważna i to jest trochę, ta wizyta to jest takie kwadratura koła, czyli jak pojechać tam do Chin, z jednej strony pokazać asertywną pozycję Unii Europejską, europejskiej, że my się tu nie damy przemocowym, ekonomicznym zachowaniom. Z drugiej strony nie zdenerwować tygrysa. Pokazać jedność, która w Unii trzeszczy na wielu frontach, a z drugiej strony jednak utrzymać te główne, pragmatyczne relacje ekonomiczne i jeszcze nie zdenerwować albo minimalnie zdenerwować Waszyngton. Oczywiście wszystkich się tutaj ucieszyć i zadośćuczynić się wszystkim nie da, ale to, co jest na pewno, to, co wiemy na pewno, to Chiny nie opowiedzą się po stronie Zachodu przeciwko Rosji. To są jakieś kompletne iluzje. Tego nie było i nie będzie. Nie sądzę, żeby ta wizyta mogła w jakimś znaczącym stopniu spowodować, żeby Chiny zmieniły zdanie w sprawie Rosji. Ewentualnie może dam do myślenia Chinom, żeby nie stawały tak super jednoznacznie po stronie Rosji, bo na razie się przechyliły w stronę Rosji, ale nie stanęły murem jako sojusznik i to dzisiaj jest interes unijny. Chiny też, mam nadzieję, usłyszą, że w interesie Chin jest podzielenie Unii Europejskiej. I to, co powinny usłyszeć, to, że to podzielenie nie jest wcale takie łatwe i Unia Europejska jakoś tam stoi razem. I jeszcze jedna jest ciekawa rzecz. Była wizyta w listopadzie bodajże Scholza, który pojechał sam z własnym biznesem, a Macron jedzie z szefową komisji w takim otoczeniu unijno-europejskim. Kiedyś to bywało zupełnie inaczej. To jest bardzo symptomatyczne i Macronowi bardzo na tym zależało, żeby ta jego wizyta nie była wyłącznie takim bilateralnym interesem francuskim, tylko żeby pewnej rywalizacji o przywództwo w Unii, prawda? Tak jest, była tym krajem, który reprezentuje, czy współreprezentuje interesy unijne w Chinach. To jest bardzo ciekawa gra.